Siemka. Pomału zbliżamy się do końca. Został nam prawdopodobnie ostatni etap. Nałożenie przerzutek oraz łańcucha. O łańcuchu nie będę dużo mówił, gdyż jest to na moim filmikach wcześniej, ale pokażę, jak prawidłowo zamontować przerzutkę przednią oraz tylną i jak ją wyregulować. Tak więc do roboty. Zaczniemy sobie od przerzutki przedniej. Jest to Shimano Deora XT. Do napędów 10-rzędowych. W pudełku dostajemy oczywiście przerzutkę. Śrubkę do montażu oraz te podkładki w zależności od średnicy rury podszedłowej. Dodatkowa instrukcja, z której zapewne nie będę korzystał. I to wszystko. Przerzutka prezentuje się tak. Jest to typu top swing. Każda nowa przerzutka ma tutaj taką naklejkę, która jest pomocna właśnie przy ustawianiu. Także zdejmujemy ją dopiero, gdy już ją ustawimy. I najważniejsza rzecz, wykaz potrzebnych narzędzi, aby taką przerzutkę zamontować w rowerze. Praktycznie nie ma tu zbytnio żadnej techniki. Wystarczy imbus piątka, może być taki, może być w nasadce, jak i nasadkę, tak oczywiście i drzechotkę lub coś w tym stylu. Później będą potrzebne szczypce, żeby przytrzymać sobie linkę i naciągnąć. Suchmiarkę ewentualnie, żeby zmierzyć średnicę rury podsiadłowej, chociaż ja już wiem, jaką mam. Także praktycznie wystarczy imbus numer 5. W niektórych przypadkach jeszcze jest kluczyk płaski, przeważnie numer 8. Ale w tym przypadku wystarczy tylko przykręcić jedną śrubkę. Jest to akurat na imbus 5. Bierzemy się do roboty. Zaczynam od tego, by najpierw przymierzyć, jak to będzie wyglądać. Od razu już widzę, że po dociśnięciu do końca jest duży luz, więc muszę użyć dołączonych do zestawu takich podkładek. One są tutaj, zaraz otworzę. Z jednej strony mają z jednej strony tutaj od wewnątrz naklejkę, którą można sobie idealnie komponować i wkleić, żeby nam nie zjeżdżało. Są oczywiście one różnej grubości. Można sobie zobaczyć. O, taka. Taka. I to jest praktycznie razy dwa. Można użyć dwie cienkie, dwie szerokie. Jak i tylko jedną. Zacznę od tych dwóch cieniutkich. Na razie nie wklejam, przytkam sobie jedną z tej strony, drugą z tej strony. I sprawdzę, czy mi to przypasuje. Właśnie bez przyklejenia to jedna nachodzi na drugą, tak być nie powinno. W moim przypadku spokojnie te dwie sobie z tym poradzą. Więc po prostu wklejam sobie
tutaj. Gdy już wkleiłem te plastikowe podkładki z jednej, jak i z drugiej strony, biorę klucz, śrubkę i wstępnie sobie przykręcam. Czyli tak, wstępnie sobie przykręcamy, tak żeby ona była jeszcze ruchoma we wszystkie strony. O co chodzi z tą naklejką? Tu jest dokładnie narysowany łańcuch. I zębatki trzeba tak ją ustawić, żeby one się ładnie nam pokryły. Akurat są dwa zęby z dwoma którymiś tam zębami. I dokręcamy. Prawdopodobnie ona już tak będzie. Jeszcze zobaczymy, jak nałożymy łańcuch. Ewentualnie się ją delikatnie ustawi, także jej też do samego końca już nie dokręcam. Ale ona już nie drgnie. Następnie bierzemy się za tylną przerzutkę. Otworzymy pudełko. Tak oto ona się prezentuje. Dostajemy oczywiście instrukcję. I nic więcej. Tak ona się prezentuje po wyciągnięciu z pudełka. Tutaj znajduje się to sprzęgiełko, na którym mi tak bardzo zależało. A tamta deorka właśnie tego sprzęgiełka nie posiada. Teraz jest wyłączone zapewne. Tak, jest wyłączone. I chodzi sobie tak, a gdy je włączę, to zapewne o, ja to ledwo odciągnę. I wyłączone. Producent zaleca montaż właśnie przy wyłączonym sprzęgle. Tutaj widać, producent nałożył smar na tą sprężynę. Ona w ogóle jest jakaś tłusta, cała. Ja to chyba najpierw odtłuszczę to wszystko, bo to później cały brud będzie mi się kleił do tego. Normalnie tłuste, aż się świeci, widać. Odtłuściłem sobie z wierzchu. Tutaj na kółeczka. Tutaj, gdzie uważam, że tego smaru być nie powinno. Tego tutaj, co widać na sprężynie, też nie powinno być. Idzie już do mnie olej teflonowy, także na te wszystkie połączenia zostanie naniesiony smar już teflonowy. No i tak, jakich narzędzi potrzebujemy, żeby przykręcić taką przerzutkę? Klucz numer 5 oraz do regulacji jej klucz numer 2. To są tutaj te malutkie śrubeczki. Tu, jak i byśmy chcieli ściągnąć pokrywę sprzęgła, również kluczykiem 2 mm
To zrobimy. Tutaj tak samo. Także super, że jest jeden klucz praktycznie do wszystkiego. No jeszcze do półeczek jest inny. Tutaj. To, że mamy wszystko czyste, to już nie muszę wspominać. Nakładamy niewielką, za dużo, ilość smaru sobie tutaj na śrubkę, na gwint. O. Bierzemy kluczyk numer 5. Ja sobie użyję nasadki i wkręcamy w hak. Ta przerzutka, jeszcze wspomnę, ma fajną rzecz, że gdy nie ma haka, a jest taki już bezpośredni, jak w starych modelach RAM, już taki zintegrowany cały z ramą, wtedy wykręcamy sobie ten taki hak tutaj i wkręcamy bezpośrednio bez tego haka. My posiadamy hak wymienny, więc wkręcamy o właśnie tak. Gdy przerzutkę mam już wkręconą do haka ramy, nie pozostało nic innego jak przepuścić sobie linki. W ten właśnie sposób to nam pójdzie tutaj do śruby. Cała linka, na końcu ją oczywiście przytniemy i zakończymy tą końcówką. Tak samo robimy już sobie z tym. Nim założę koło, najpierw zainstaluję klocki hamulcowe w zacisku. Wyciągam bloker. Teraz trzeba pamiętać, żeby nie zacisnąć klamki hamulcowej. Tak on sobie wygląda. Odkładam. Co do klocków hamulcowych, ten pajączek, dwa klocki i ta spinka, tak? O czym należy pamiętać. Na jednym jest napisane outdoor, na drugim jest napisane inter, czyli outdoor na zewnątrz, czyli pójdzie w tą stronę, a inter do wewnątrz, czyli one idą tak. Dobrze jest przed montażem jeszcze odpuścić jeden, jak i drugi. Wkładamy klocki do zacisku. O. I zakładamy tą zawleczkę. Tutaj należy ją odgiąć.
Klocki sobie siedzą. Teraz mogę kręcić koło. Także wkładamy sobie koło. I teraz tak, powiem o co chodzi i o co chodziło mi z tym kołem. Gdy koło już mamy włożone, jest luźne. Przy montażu koła otwieramy sobie tą, z tej strony, no nie widać, tą klamrę, żeby było luźne. Dokręcamy ten koreczek delikatnie aż do poczucia oporu i dopiero zamykamy, o nawet jeszcze jest za mocno, zamykamy tą klamrę. Nigdy nie odwrotnie, jak niektórzy kręcą właśnie tą klamrą regulując. Nie, ona tylko ma się otworzyć i zamknąć. Tu się reguluje. I o tym trzeba pamiętać. Następnie, gdy zacisk mam jeszcze luźny, koło już założone, klocki też, zaciskamy klamkę hamulca i dokręcamy. Tak najłatwiej właśnie ustawić sobie zacisk, aby nie ocierały klocki o tarczę. Następnie przyszedł czas na założenie łańcucha. Oczywiście łańcuch dobieramy do ilości przełożeń, czyli 10. I co na temat łańcucha? Wszystko jest praktycznie w osobnym filmiku, ale na szybko przypomnę. Zachęcam właśnie do obejrzenia tamtego filmiku o łańcuchu. Tak się prezentuje po wyjęciu z opakowania. Łańcuch, jak widać, czy może nie widać, on jest pusty, on jest jakimś czymś nasmarowanym. Więc pierwsze, co należy zrobić, to pozbyć się tego dziadostwa, które jest naniesione zapewne dlatego, żeby łańcuch nie rdzewiał leżąc gdzieś na magazynach. Ale to nie jest to. To nie jest smar do łańcucha. Do łańcucha, oprócz instrukcji, dołożony jest również pin. Ja tego pina nie będę używał, bo ja sobie założę spinkę. Więc pin sobie chowam, warto mieć, bo czasem może pęknąć gdzieś indziej niż na spince. I wtedy będzie trzeba czymś to spiąć. Chowam z powrotem do pudełka. Teraz tak, jest to 116 ogniw. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie nie będę skracał.
gdyż nie wiem czasami, czy nie zmienię blatu na większy. No i wtedy, żeby się nie okazało, że łańcuch będę miał za krótki. Sposób na wyczyszczenie łańcucha banalny. Benzyna ekstrakcyjna, jakaś butelka. Ja akurat znalazłem tylko taką, ale może być to od napoju. Ważne, żeby miała duży gwint. Wcześniej wymyłem. Wlewam sobie na dnie, na dno trochę benzyny. Wrzucam łańcuch, dlatego ważne jest, żeby miał szeroką łupkę, gwint, zakręcam. I szejkuję. Już sobie ten łańcuch troszkę w tej benzynie pobył. Biorę sobie jakiś pojemnik, ja odcięłem tutaj od starej butelki. Wlewam tą benzynę. Już widać, że jest ona troszkę brudna. A dlatego odlewam, bo chcę sobie od razu przepłukać inny łańcuch, który też mam. Na tej samej benzynie, na końcu ją wyrzucę. I teraz sobie mogę łańcuch, że tak powiem, wyciągnąć. Warto go teraz gdzieś odwiesić do wyschnięcia. I wiemy, że łańcuch będzie praktycznie pozbawiony jakiegokolwiek smaru. Benzyna jeszcze ma to do tego, że ona momentalnie wyparowywuje, on już się praktycznie robi suchy. Także powisi 5 minut i będzie suchutki. Teraz tak, gdy już mamy łańcuch suchy, czysty, należałoby go nałożyć. No i przed całym montażem jeszcze skrócić. Łańcuchy bywają kierunkowe lub też nie. Ten nie jest kierunkowy, ale akurat z jednej strony ma sobie napisy. I to sobie tak nałożę tymi napisami do zewnątrz. Przekładam sobie przez kasetę oraz przez przednią przerzutkę. I teraz szkoła skracania łańcucha mówi nam tak, żeby założyć na najwyższą zębatkę na kasecie i najwyższą na korbę. To akurat przerzutka nie jest wyregulowana, ale mniej więcej to tak będzie. Tutaj byśmy musieli przeciąć tyle i tu, gdzie nam się styka, schodzi, dołożyć należy jedno ogniwo, czyli tutaj powinniśmy odciąć. I w moim przypadku było widać tyle. A tyle jest za dużo. Następnie przeplatamy sobie łańcuch przez tylną przerzutkę. Czyli idzie w moim przypadku tak. Tu na półeczko, tutaj wraca. I tak to wygląda. Mamy 10-rzędową spinkę. Tak ona wygląda.
Do tego potrzebujemy takiego oto narzędzia do skubania, do spinania i rozpinania spinek. No ale najpierw musimy skorzystać ze skuwacza. Muszę rozkuć to jedno ostatnie ogniwo. Tutaj trzeba przy rozkuwaniu użyć nie to co większej siły. Często słychać takim charakterystycznym o kliknięciem. I mamy wypięte jedno puste ogniwo. Jedna strona i druga. I tutaj dlaczego nie można używać tych samych pinów? O, widać takie obrączki. Zostawię nam skuwacz, tak? Czyli przy ściąganiu lub wkładaniu takiego pina on staje się cięższy, tak? Dobrym rozwiązaniem przy zakładaniu spinki, oprócz samego narzędzia do jej zaciśnięcia, fajnie jest mieć takie narzędzie do przytrzymania na łańcucha. Czyli wygląda to mniej więcej tak. Ja już to pokazywałem bodajże na tym filmie. No i tutaj nie popatrzyłem, bo warto sobie przełożyć na najniższą koronkę i będzie dobrze. Wkładam sobie pomiędzy nimi klucz i po prostu i spinka klikuje i już jest na miejscu. Po spięciu spinki ściągamy pod przymierzacz. Spinka nie weszła. I praktycznie łańcuch mamy założony. Pozwoliłoby się to założyć mniej więcej na prosto. Dobra, to tam ustawić. Zacznijmy sobie od ustawienia przedniej przeszupki. Ona jest teraz na najwyższej tarczy. To jest na najniższej. Trzeba ją po prostu zrzucić na najniższe przełożenie. Czyli żeby teraz spuścić sobie na tą małą zębatkę, będę wykręcał śrubkę oznaczoną literką L, która odpowiada za dolny zakres. I już wykręcając widzę, jak przerzutka mi się cofa. Już mi się cofła. I łańcuch przeskoczył. Jednak jak widać, tak czy inaczej, łańcuch będę musiał skrócić. Łańcuch skróciłem o dosłownie taki kawałek. Wolę sobie jeszcze, jak się okaże później,
że nadal będzie za długi skrócić, niż później spinać, bo spinane to już jest takie, według mnie, nie za bardzo. Chociaż mamy pin nowy, także nawet w razie braku można i spiąć. Dobra. Teraz widać, że przerzutka jest za bardzo. Wysunięta. Więc trzeba ją teraz ustawić trochę do zewnątrz, więc sobie kręcam delikatnie tą całą śrubkę, którą popuszczałem. Jeszcze widzę, że trze mi łańcuch o wózek, więc jeszcze ją dokręcam. No, teraz jest idealnie. Najlepiej to sobie zobaczyć od góry też, jak to się ma. I teraz ręcznie przerzucić sobie na razie łańcuch na najwyższą zębatkę. Już i tak za bardzo nie będzie ten, ale tylko chcę zobaczyć, czy nie będzie tarło o krawędź przeciwną. Czyli jeszcze delikatnie wykręcę. Odrobinkę. Ok, zrzucamy sobie na dół. Dobra, nic nam nie trze. Łańcuch chodzi dobrze. I teraz na manetce ustawiamy sobie tą tarczę, czyli jedynkę. Czyli po prostu spuszczamy i będziemy przykręcać linkę. Zanim jeszcze przykręcę linkę, wszystkie te miejsca, w których ona jest nieosłonięta pancerzem, przesmaruję wazeliną techniczną. Da to dodatkowy taki film zapobiegnie rdzewieniu, chociaż jest to i tak linka nierdzewna, ale zawsze jest lepiej ją przesmarować dodatkowo, nie zaszkodzi, a pomoże nawet tym, że linka będzie sobie swobodnie chodziła w pancerzu, tak? Ok. I naciągamy. Ona sobie tam skoczy. I będziemy przykręcać do przerzutki. Odkręcamy sobie śrubkę mocującą linkę. Nie tak do końca, aby tylko ją przez nią przepuścić tutaj pod podkładką pinkę. Jest taki specjalny wpust. I teraz tak. Naciągnąć linkę sobie delikatnie ręką. Tyle, ile ona będzie w stanie się naciągnąć. Trzeba pamiętać, że tu we wszystkich końcówkach, żeby ona ładnie była osadzona. I delikatnie dokręcić. Na razie tak wstępnie, aby ona była dokręcona. Teraz należy sprawdzić na manetce po przełożeniu, czy ona nam się
Przesunię. Nie przesunie, więc trzeba naciągnąć ją bardziej. Podciągnąłem linkę jeszcze bardziej na siebie i sprawdzę to teraz. Mam nadzieję, że nie zasłaniam. O, teraz ją. Ustawię. Widać, że jeszcze trzeba podciągnąć dosyć spory kawałek linki. Sprawdzimy sobie teraz. Linka jest spuszczona. Wszystko chodzi. Spróbujemy teraz, czy nam nałoży łańcuch. I co się stało? Łańcuch zrzuciło. Czyli trzeba wyregulować zakres lub popuścić delikatnie linkę. Teraz ta linka jest już naciągnięta, chociaż widać, że na manetce jest jeszcze luz przy wrzucaniu. Może się zdarzyć tak, że właśnie wyrzuci łańcuch. Widać też, że strona wewnętrzna trze delikatnie o wózek. Więc trzeba go troszkę wykręcić. I teraz odjeżdżamy wózkiem, już kręcąc śrubką H, czyli górnym zakresem, bo mamy na górze. Delikatnie odkręcając, powoduje to, że właśnie odsuwa się on do tyłu. I praktycznie nie mamy już luzu na manetce. Czyli do samego końca i ona dalej nam już nie pójdzie, jak do tego momentu. Spróbujemy sobie zrzucić. Dalej nam szura jeszcze łańcuch od tej strony, więc śrubką L. Dokręcamy delikatnie. Kręcąc i sprawdzając, tak by nam nie ocierał. Sprawdzamy ponownie teraz górę. Przełożyło i wózek dalej nie chce iść. Przerzutka nigdzie nie ociera. Ten dźwięk jest po prostu powodowany tym, że trzeta naklejka, linka, która jest luźna, oraz to, że napęd nie jest nasmarowany. I przednią przerzutkę praktycznie mamy już wyregulowaną. Tutaj również wyciągam sobie delikatnie linkę, nakładam odrobinę smaru. Tu na końcu. Jest to raczej może nie tak smar, jak wazelina techniczna. Tu mam jeszcze linkę. O.
i naciągamy sobie. Teraz linka nam będzie delikatnie chodziła i w pancerzu, i tu będzie bardziej odporniejsza na warunki atmosferyczne, na zamarzanie, tak jak teraz zimą. Nieraz było tak, że linki zamarzły, trzeba było piłować na dwójce cały czas. Zwłaszcza rano do pracy jadąc. Takie nasmarowanie taką wazeliną techniczną zapobiegnie właśnie między innymi takim ekscesom. Przy ustawianiu tylnej przerzutki zaczynamy w identyczny sposób jak przy przedniej. Poluzowujemy sobie śrubkę, która trzyma linkę. Łańcuch musi być ułożony na najniższej zębatce, rące. I tak samo zahaczamy sobie linkę. Nie dokręcamy sobie linkę. Tam oczywiście na manetce musi być też spuszczone na najniższy bieg. I tutaj na dziesiątkę w tym przypadku. Dokręcamy po wstępnym naciągnięciu ręką. Oczywiście na razie delikatnie kręcimy i próbujemy wrzucać. Jedno, a nic się nie stało, już powinno przełożyć. Dalej nie mogę wrócić już na najwyższy. Czyli trzeba będzie ustawić tutaj zakres. Już pokażę, jak to zrobić. W przypadku tego modelu przerzutki imbusik 2 mm. Tutaj z tyłu są. Nie mam jak odwrócić roweru, ale pokazywałem wcześniej, jak miałem przerzutkę w ręku. Są dwie również śruby regulacyjne. L i H. Nie mogę wrzucić ostatniego, czy tego pierwszego, tak? Pierwszego biegu. Tutaj. Mam już do końca manetkę przekręconą, a jednak mi nie wskakuje. Co robimy? Musimy przesunąć wózek do środka koła. Dobra, jeszcze nic. Trzeba jeszcze pamiętać, że na manetce jest baryłka regulacyjna, którą również trzeba pokręcić. Czyli wykręcając ją, powoduje to, że linka się napręża. Już zaczyna się coś dziać. I jak zauważyliście, łańcuch wskoczył na najwyższą koronkę. Sprawdzając manetką, popychając wyżej, kręcąc, trzeba sprawdzić, czy nam nie wyrzuci do środka. Jednak tak się nie dzieje. I pomału schodzimy. O jedno. Cyk. Zeszło. Cyk. Zeszło. Cyk, zeszło, cyk, zeszło. O, tu nam przeskoczyło o 2. Teraz przyskoczne. O, tu też o 2.
czyli tu nam spada, więc trzeba jeszcze dokręcić baryłkę w moim przypadku. Jest chyba za dużo. Teraz wejdę na tą górę. Raz, dwa, trzy. Czyli teraz wykręcamy sobie, bo moja kaseta skończyła się praktycznie dwie zębatki wcześniej. Zakres mi się skończył. Linka jest luźna, więc wykręcam sobie tutaj w śrubkę. Kręcąc, aż spadnie mi do 10 zębatki. O! I tu na tym zaprzestaję. I sprawdzam ponownie. I praktycznie tylną przerzutkę mam też wyregulowaną. Zobaczmy, jak to chodzi. Zaczniemy od 10, lecimy do góry i później w dół. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I schodzimy z powrotem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. On głośno chodzi, gdyż nie jest nasmarowany i jeszcze pełna regulacja nastąpi, gdy już stanie na nogach, na kołach. A ja się kawałek chociaż przejadę, bo pod obciążeniem zupełnie inaczej zachowują się przerzutki. Także jeszcze może być tak, że po prostu będzie trzeba go dostroić delikatnie. Przeważnie zazwyczaj tak się dzieje. Sprawdzimy, jak nam to chodzi ze sprzęgłem. Włączymy sprzęgło. Co się stało po włączeniu sprzęgła? Łańcuch jest bardziej naciągnięty. Niż bez sprzęgła. Oczywiście ma też to minus taki, że ciężej chodzą manetki. Sprawdzimy. W sumie ja różnicy żadnej nie czuję. Zobaczymy, jak to będzie podczas jazdy. A jeśli chodzi o przerzutki, ja sobie teraz to linki zakończę. I to będzie praktycznie tyle. Obcinam linkę. Taki kawałek odcięłem. Następnie biorę końcówkę. I zakładam. I tak jak mówiłem wcześniej, tym ostrą częścią szczypiec zaciskam. Tak to się prezentuje. Zawsze warto sobie zostawić jakiś centymetr, dwa linki w razie, gdyby trzeba ją dociągnąć czy popuścić. Końcówkę nadmiar
tutaj z tej strony. Również warto sobie zostawić jakiś kawałek. Ja sobie to tak jakoś zegnę, żeby mi to w szprychy nie wchodziło. Gdzieś tutaj. Końcóweczka. Zaciskamy. Trzyma się. Jest git. Czyli co? Zostało nam tylko wkręcenie przedniego koła. O czym już chyba nie będę pokazywał, bo nie ma, mi się wydaje, sensu. Wkręcenie pedał też nie ma sensu, mi się wydaje. Zobaczymy się już na pierwszej jeździe.